Siema wszystkim, witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj sobie zaczniemy od tych kurek. Już zebrałem jajka, było 18 jajek. Strasznie dzisiaj lało i przedwczoraj dosypywałem im słomy i widzę, że w sumie efektu po tej słomie żadnego. Czyli pełne, mokre, brudne. Dosypię im jeszcze raz, przebiorę tą, wybiorę trochę im dosypię. Dostały dzisiaj właśnie dynie jeszcze, bo udało mi się dynie z pracy, bo moje zapasy się już skończyły. Teraz im wrzucam szpinak w sumie dlatego, żeby tu bardziej siedziały. Ten film też w sumie nagrywam dlatego, że w ostatnim filmie podejrzewam, że nie każdy ogląda film do końca, a chciałbym, ponieważ tam na końcu zadaję też różne pytania i tym podobne. Miałem pytanie, czy chcielibyście zobaczyć film na temat ras, które ja hoduję, o informacji, moich spostrzeżeniach co do tej rasy, opisu rasy, to już z internetu wiadomo, ale tak po prostu pokrótce z każdej rasie, to na pewno by były Wajndoty, Silki, kury jedwabiste i Saremy. No bo w sumie na tych rasach się skupiam. No kurynioski to kurynioski. Mogę nagrać film, jakie kury są najlepsze, jeżeli chodzi o jajka. Jeżeli chcecie taki film, po prostu, bo jeżeli nie będzie zainteresowania, to nie warto nagrywać. Mam nadzieję, że was to zainteresuje. Subskrypcji przybywa. Mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej, bo wiadomo, to jest najlepsza motywacja. Ja robię to dla was. Dla osób, które interesują się kurami, zawsze warto wymieniać się doświadczeniami, więc mam nadzieję, że jesteście zainteresowani. Wiadomo, tu teraz jest wielka afera, ponieważ dostają szpinak. I się dzieje. Dobra, przejdziemy sobie teraz do Silek. I tam będę miał do was drugie pytanie, więc zostańcie ze mną do końca. Jesteśmy teraz u Silek. Tu szaleją. Tu mój, przed chwilą był mój samotny braciszek po brązku. Sobie przebywał koło mnie. Kolejnym moim pytaniem, jakie do was chcę skierować, to jest takie, co myślicie o perliczkach. Tu już, jak się nie mylę, z Kamilem rozmawiałem na ten temat, ponieważ czaszczą się pojawia. Gęsi nie kupię, bo nie chcę. Gęsi już na pewno nie chcę. Kaczek w sumie też nie chciałem i to miałaby tylko jedna parka. I ta parka będzie i nic więcej. Mam okazję kupić fajną parkę perliczek, więc co wy myślicie na temat perliczek? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy warto je kupić, żeby je ochronić przed tym jastrzębiem, czy nie? Czy po prostu dać sobie spokój? A w sumie też chodzi o to, żeby była jakaś nowa rzecz, zwierzątko, przepraszam, nigdy bym zwierzęcia rzeczą nie nazwał, przepraszam za przejęzyczenie. Więc co wy o tym myślicie? Widzicie, młody kogut Wajndota ma przekichane w tym kurniku, coś go nie lubią te kury i kaczki zresztą też, to jest druga sprawa. Więc jakie jest wasze zdanie na ten temat, jeżeli chodzi właśnie o perlice? Czy to jest dobry pomysł, czy nie? One oczywiście by mieszkały z silkami. I z całą tutaj ekipą. Więc czekam na wypowiedzi. No i tak jak na to, czy byście chcieli film na temat poszczególnej rasy. Mój Brahma coś mu odbija od jakiegoś czasu. Strasznie jest egoistyczny. Je sam. I nie pozwala za żadne skarby nikomu podejść do siebie. I w ogóle coś mu dziwnie skrzydło opadło. Nie wiem czemu. Nie wiem, co on sobie zrobił. Zaraz podejdę bliżej, to będzie można widzieć. Co mu
co mu tak naprawdę się stało. Ogólnie kurki wszystkie w porządku. Wszystko jest ok. No, oczywiście musiał rozsypać zboże, jakby to nie on, ale zamierzam wymienić te karmidła, bo po prostu choć wyjadają te zboże, ale chciałbym je jednak wymienić. O dziwo, on jeszcze do mnie nie podszedł. Chyba nie zaczaił, że daje szpinek. O wilku mowa. O, i zobaczcie, te skrzydło mu tak wisi. On nim rusza, ale naprawdę nie wiem, co mu się mogło stać. Ostatnio miałem pytania, że on na pewno nie ma 5 miesięcy. Faktycznie, on ma 6 miesięcy. Ma wybitą datę wyklucia na obrączce, bo on pochodzi z dosyć dużej hodowli tutaj w mojej okolicy Brachmy. Ja go kupiłem na wystawie. Widziałem jego rodziców i jego rodzice faktycznie byli dosyć pokaźni. Zresztą cena też była jego dosyć pokaźna. Może dlatego. Tu widzicie, kurki Bindota sobie siedzą. Nie, ja tak właśnie tutaj podciągnąłem trochę, żeby mi tu posiedziały, bo one na ten szpinak faktycznie najlepiej reagują. I to wszystkie gnidy, jak ja to mówię. Więc mam nadzieję, że obejrzycie film do końca, będziecie odpowiadać. Miło by było, jakby się pojawiły nowe subskrypcje. Bardzo mi się podoba to, że udzielacie się w komentarzach. To jest fajne, można wymienić się spostrzeżeniami czy informacjami. O, zobaczcie te skrzydło. Tak mówi się, ale on nim normalnie rusza. Nic z nim nie jest nie tak. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ale jest wszystko w porządku. Więc normalnie rusza, więc może wy wiecie, o co chodzi. Więc liczę, że odpowiecie na pytania. I czekam na odpowiedzi i do zobaczenia w następnym filmie. A jeszcze momencik, na koniec wam pokażę moją kwoczkę, która sobie siedzi. I kurki Wyandot. Tu mamy kurki Wyandot. Bardzo fajnie sobie siedzą z całą ekipą już. One w porównaniu do koguta się dogadały. Bo koguta w tej chwili nawet nie widzę. Aha. Kogucik sobie siedzi tam. On woli jednak słabsze towarzystwo. Ja mu tu dam szpinak, żeby sobie siedział. No mówię, gonią go, ale tu wiadomo. Na razie jest mały. Więc tak to już jest. Tu mamy mamuśkę. Siedzi twardo. Nie poddaje się. Mam nadzieję, że wytrwa, więc będzie wszystko ok. Więc teraz to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że obejrzycie ten film do końca. Jeszcze raz dzięki za subskrypcję. Zapraszam do uruchomienia dzwoneczka, żeby żaden film wam nie przepadł. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pierzasta ekipa pozdrawia.